Zachodniopomorska biblioteka cyfrowa Kurier Szczeciński 31 października 1946 roku czwartek. Co sądzi Wielka Brytania o Szczecinie i naszych osiągnięciach na ziemiach odzyskanych? Prezydent Zaręba o swych wrażeniach z pobytu w Anglii? Anglicy o roli portu Szczecińskiego. Zagadnienia portu szczecińskiego są na ogół nad tamizą dobrze znane. Anglicy zdają sobie sprawę, że port szczeciński stawia dopiero pierwsze kroki, podobnie jak rok temu port gdański. Według ich opinii, Szczecin będzie przede wszystkim portem eksportowym dla całego dorzecza Odry. Stanowiąc najkrótszą drogę dla tranzytu ze Skandynawii do Czechosłowacji, odegra on o wiele znaczniejszą rolę aniżeli dawniejszy szczeciński port niemiecki, który był sztucznie podtrzymywany jako port dla Berlina. Za węgiel otrzymamy maszyny i cytryny. W związku z podpisanym ostatnio w Rzymie układem handlowym między Polską a Włochami. Podkreślić należy, że układ ten ma znaczenie jako dalszy krok w kierunku rozwinięcia systemu układów handlowych. Podobnie jak szereg innych naszych umów handlowych, układ ten po stronie polskiej opiera się w pierwszym rzędzie na eksporcie węgla, przy czym podkreślić należy, iż Włochy mogą być trwałym odbiorcą węgla polskiego. Ponadto Polska dostarczać ma Włochom szeregu wyrobów chemicznych, sadzeniaków, a także w późniejszym terminie pewnej ilości jaj. Ze swej strony Włochy zobowiązały się do dostarczenia maszyn różnego rodzaju, sprzętu elektrycznego, rudy cynkowej, celuloidu, barwników i temu podobnych. Otrzymamy również znaczniejszą ilość cytryn. Cena nafty wynosi 30 zł za 1 litr. Centrala Produktów Naftowych zwraca uwagę ogółu konsumentów nafty świetlnej, że cena wolnorynkowa za litr nafty wynosi 30 zł i pobieranie ceny wyższej przez sprzedawcę, czy to w mieście, czy na wsi, jest nieuzasadnione i niedopuszczalne. Wszelkie przypadki przekroczenia ustalonej ceny nafty należy zgłaszać w najbliższym oddziale, składzie lub stacji benzynowej Centrali Produktów Naftowych. Czy to nie dziwne? Około 18 kilometrów od Reska, na samej granicy powiatu białogardzkiego leży spokojna wieś Mierzyca. Ma polską nazwę, ale o dziwo nie ma wcale Polaków. Gospodarstwa więc znajdują się jeszcze w rękach niemieckich i w wiosce słychać tylko niemiecki szwargot. Czy do tej zapomnianej przez Boga i ludzi wioszczyny nie napłynie nigdy już element polski? Chyba najwyższy czas Niemców usunąć. Niechże cicha wieś stanie się wreszcie mową i pracą polską głośna. Albo rzeczywiście repolonizujemy, albo. Ogłoszenia Po remoncie otwarta restauracja Tunel Szczeciński poleca po cenach zniżonych śniadania obiady kolacje oraz zimne zakąski codziennie dancing tunel szczeciński pod zarządem centrali zaopatrzenia spółdzielczości wojskowej